106 pasażerów. To jeden z najbezpieczniejszych samolotów na świecie. Nagle samolotem wstrząsają gwałtowne wibracje i słychać serię eksplozji. Maszyna rozbija się kilkaset metrów przed pasem. Ginie 47 osób. Czy był to atak terrorystyczny, czy wypadek? Za pomocą zaawansowanej symulacji pokażemy Wam, co poszło nie tak w locie 092. Katastrofy nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem łańcucha zdarzeń. Przeanalizujemy decydujące fakty i prześledzimy ostatnie sekundy tuż przed tragedią. Katastrofa na autostradzie. Europa. Londyn. Lotnisko Heathrow. Najbardziej ruchliwy międzynarodowy port lotniczy świata. 8 stycznia 1989 roku. Jest niedzielny wieczór i wiele osób wraca do domu po Bożym Narodzeniu i obchodach Nowego Roku. Na lotnisku panuje tłok. Terminal pierwszy. Pasażerowie są w trakcie odprawy przed lotem linii British Midland numer 092 do Belfastu. To zwykły jednogodzinny lot. Ochrona lotniska jest bardzo wyczulona. To okres najbardziej intensywnej działalności IRA. W ciągu ostatnich 20 lat irlandzka armia republikańska zabiła 416 cywilów. Gareth Jones, pracownik opieki zdrowotnej, 3 tygodnie temu podjął pracę w Belfaście. Mogę zadać panu kilka pytań dotyczących bezpieczeństwa? Kontrole bezpieczeństwa są na porządku dziennym. W tamtym czasie w północnej Irlandii trzeba się było przyzwyczaić do ochroniarzy. Wtedy ochrona była bardzo intensywna. Uważaj na siebie i na mamę. Nie tylko ze względu na IRE tak dbano o bezpieczeństwo na lotnisku. Lockerbie, Szkocja. 3 tygodnie wcześniej terroryści wysadzili samolot linii Panam, lecący z Londynu do USA. W eksplozji zginęli wszyscy obecni na pokładzie. 259 osób oraz dodatkowo 11 osób na ziemi. Wówczas był to najpoważniejszy atak terrorystyczny na amerykański samolot pasażerski. Eksperci podejrzewali jedną z arabskich grup terrorystycznych. Pasażerowie lotu 092 będą dziś w dobrych rękach. 43-letni kapitan Kevin Hunt to jeden z najbardziej doświadczonych pilotów linii British Midland. Ma 25 lat stażu. Klimatyzacja i system wyrównywania ciśnienia działają w czasie lotu. Pierwszym oficerem jest 39-letni David McClelland. Pilotują maszynę, która ma zaledwie 2 miesiące. To jeden z najnowszych modeli Boeinga 737 serii 400. Zakłady Boeinga wprowadziły na rynek nowy model zaledwie rok wcześniej. Pod wieloma względami przewyższa on wcześniejsze wersje. Nowe silniki CFM56 mają największą moc w swojej klasie, a projekt kokpitu to prawdziwe dzieło sztuki. Zainstalowano wyświetlacze i wskaźniki oparte na technologii LED, które zastąpiły tradycyjne przyrządy mechaniczne. 19.15. Karta pokładowa. Na pokład wchodzi 118 osób. Zajmują miejsca. Hamulce zwolnione można wypychać. Uruchomić silnik 1 i 2. Kapitan Hunt uruchamia oba silniki. Samolot jest dla niego nadal nowy. Wylatał na nim zaledwie 23 godziny. Pierwszy oficer ma na tej maszynie wylatane 53 godziny. Wzrasta ciśnienie oleju. Proszę zapiąć pasy. W głównej kabinie pasażerskiej Gareth Jones dostał miejsce przy oknie, przy skrzydle, w rzędzie przy wyjściu awaryjnym. Steward daje Garethowi do przeczytania instrukcję, jak należy otwierać wyjście awaryjne znajdujące się nad skrzydłem. Nie naciskał, ale poprosił bardzo uprzejmie i odmowa byłaby z mojej strony nietaktem. Kontrola lotów zezwala na start. Lot 092, zezwalam startować. Pas 2,7 prawy, wiatr 270 stopni. Pogoda jest idealna. Pierwszy oficer zwiększa ciąg silników. D1.
Wznosimy się. Schować podwozie. O 19.52 samolot jest już w powietrzu w drodze do Belfastu. 0.92 przyjąłem. Utrzymujemy 6000 stóp. 6000 stóp potwierdzam. 24-letnia Debbie Griffiths jest jedną z 6-osobowego personelu pokładowego. Została wezwana w ostatniej chwili. Od 2 lat pracuje jako stewardesa. Uwielbiałam tę pracę. Poznawałam nowych ludzi. To był wspaniały sposób na życie dla osoby w moim wieku. Kilka minut po starcie obsługa zaczyna podawać napoje. Na pokładzie panuje miła atmosfera. Pasażerowie wiedzą, że wylądują na miejscu za niespełna godzinę. Godzina 20.05. Minęło 13 minut lotu. Samolot osiągnął wysokość 8,5 tysiąca metrów. Planowana wysokość przelotowa to 10 650 metrów. Nagle słychać huk. Samolot wpada w gwałtowne wibracje. Zwykły lot zmienia się w koszmar. W kabinie pilotów kapitan i pierwszy oficer czują nie tylko wstrząsy, ale również dym. Co się dzieje? Palimy się. Zgłoś kontroli, że musimy się zniżać. Zgłoś to. Dym może dostać się do kabiny jedynie przez system klimatyzacji. System ten napędzają silniki odrzutowe, dlatego piloci sądzą, że mają kłopoty z silnikami. Sytuacja wygląda groźnie. 20-letni student Kieran Dainen siedzi przy oknie przy skrzydle, blisko silnika. Słyszy tylko głośny klekot. To był taki dźwięk, jakby kamyki obracały się w pralce. W pierwszym rzędzie za kabiną pilotów siedzą biznesmeni. Nick Stevenson i Chris Thompson wracają do domu, do Belfastu. Wibracje są tak silne, że obaj się obawiają, iż samolot się rozpadnie. Brzmiało to tak, jakby ktoś starał się przebić do samolotu, używając młota pneumatycznego. Zamarłem. Nie mogłem się poruszyć. Stewardesa Debbie natychmiast przypomina sobie katastrofę w Lockerbie. Byłam przerażona. Od razu pomyślałam, że to bomba. Potężna eksplozja i silne wibracje wstrząsają samolotem lecącym do Irlandii Północnej. W rzędzie 14 koło okna wychodzącego na skrzydło siedzi pracownik służby zdrowia, Gareth Jones. Stara się uspokoić panikującą pasażerkę z miejsca obok. Siedząca obok mnie kobieta, Teresa, była bardzo zdenerwowana. Zacząłem z nią rozmawiać. Chciałem uspokoić i ją, i siebie. Gareth ma powody do niepokoju. Z jego okna wyraźnie widać całe skrzydło samolotu. Widok nie jest przyjemny. Wyglądając przez okno, widziałem iskry wydobywające się spod skrzydła, jakby wylatywały z silnika. Kapitan i pierwszy oficer siedzący w kabinie pilotów nie widzą żadnego z silników. Nie wiedzą zatem nic o iskrach. Jak wszyscy piloci, starając się zlokalizować problem, muszą polegać na przyrządach pokładowych. Nie są przyzwyczajeni do nowych wskaźników, które są prawdziwym technologicznym dziełem sztuki. Obaj piloci przeglądają ekrany i wskaźniki LED. Lokalizują wadliwy silnik i wyłączają go. Wstrząsy i wibracje ustają. Samolot znowu zachowuje się normalnie. Jednak w takiej sytuacji przepisy nakazują natychmiastowe lądowanie. Zakręcamy do East Midlands. Hunt ma szczęście. Kontrola lotów kieruje go do lądowania awaryjnego na pobliskie lotnisko East Midlands. To tylko 10 minut lotu. Kurs 0,90 będzie wektorowanie dla ILS-a.
przyjąłem. Midland 92, schodzimy do poziomu 120. Godzina 20:10. Panie i panowie, mówi kapitan, zapewne już wiecie, że mamy kłopoty. Kapitan stara się uspokoić pasażerów. Informuje ich, że wyłączył uszkodzony silnik. Nie możemy kontynuować lotu do Belfastu. Kapitan mówi, że za 10 minut bezpiecznie wylądują. Będzie to zupełnie normalne lądowanie. Gareth Jones z ulgą zauważa, że z wadliwego silnika nie sypią się już iskry. Sądzi, że kapitan panuje nad sytuacją. Godzina 20:17. Samolot schodzi na wysokość 2000 metrów. Za 8 minut powinien być na ziemi. Kurs 160, poziom lotu 40. Minutę później kontrola lotu każe kapitanowi skręcić w prawo, by ustawić maszynę w osi pasa. Midland 092 schodź do 900 metrów. Rozpoczyna się podejście końcowe. Stewardesy zajmują swoje miejsca. Godzina 20:20. Słychać kolejną, jeszcze głośniejszą eksplozję. Pasażerowie sądzą, że musiała ona uszkodzić sprawny dotąd silnik. Samolot się zatrząsł. Jakby coś nagle go zatrzymało w powietrzu. Zrobiło mi się zimno ze strachu. Czuć jeszcze silniejsze wibracje. Strasznie trzęsło. Nawet nie widziałem wyraźnie Chrisa, który siedział obok mnie. Pomyślałem, że jeśli wstrząsy nie ustaną, samolot się rozpadnie. Byłam przerażona. Nie wiedziałam, co się dzieje. Kontrola lotów zezwala pilotowi na zniżanie do 600 metrów. Muszą szybko sprowadzić samolot na ziemię, zanim ostatni silnik całkowicie odmówi posłuszeństwa. Tracimy prędkość. Powiedz im, że mamy kłopoty z drugim silnikiem. Nagle zapada cisza. Ostatni silnik zamilkł. Pasażerowie wiedzą, że maszyna spada. Pamiętam dźwięk powietrza opływającego samolot. Zaczęliśmy spadać. To było jak diabelska kolejka zjeżdżająca z najwyższej pętli. Pomyślałem, że jeśli Bóg chce mnie zabrać do siebie, to nic na to nie poradzę. Kapitan Hunt stracił oba silniki. Bez ciągu w walce z grawitacją samolot jest skazany na porażkę. Kapitan każe pierwszemu oficerowi spróbować ponownie uruchomić silniki. McClelland rozpoczyna sekwencję, ale samolot szybko traci wysokość. Lewy silnik zaczyna się palić. Palimy się. Mam rozpocząć gaszenie? Uruchom drugi silnik. Nic z tego. 737 spada na ziemię. Kolumna sterownicza w rękach kapitana zaczyna się trząść. System ostrzegania o bliskości ziemi ostrzega pilotów, że opadają zbyt szybko. Światła pasa startowego na lotnisku widać niecałe 2 km dalej. Ale inne światła są jeszcze bliżej. To autostrada M1. Główna arteria północno-wschodniej Anglii. Jeśli rozbiją się na autostradzie, może zginąć wiele osób. Kapitan Hunt nie ma wyboru. Ziemia zbliża się zbyt szybko. Ktoś powiedział: Jezu, wszyscy zginiemy. Godzina 20:24. Lot 092 znajduje się zaledwie minutę drogi od lotniska East Midlands. Kapitan Hunt widzi światła pasa startowego, ale stracił oba silniki, a jeden z nich się pali.
Ma tylko nadzieję, że utrzyma maszynę w powietrzu na tyle długo, by móc wylądować. Kapitan nie odzywał się do pasażerów od 10 minut, ale wszyscy wiedzą, że maszyna się rozbije. Do głowy przychodzą głupie myśli. Kto ostrzyże mój trawnik? Z jednej strony wiesz, że zaraz się rozbijesz, a z drugiej powtarzasz sobie, że to nie może się zdarzyć. Kapitan zauważa wieś Kegworth. Aby się w niej nie rozbić, unosi dziób maszyny, by wydłużyć lot. Samolot przelatuje nad wsią na wysokości zaledwie 60 metrów. Za oknem mignęła mi wieża kościoła. Nie mogłem w to uwierzyć. Siedzę w samolocie, a na poziomie mojego wzroku przesuwa się wieża kościelna. Ale za wsią znajduje się autostrada M1. Jeśli kapitanowi uda się przelecieć nad tą sześciopasmową drogą, od pasa startowego będzie go dzieliło zaledwie 900 metrów. Spróbuj włączyć drugi silnik. Nie mogę. Próbuj. Nie działa. Jednak nie udaje się utrzymać samolotu w powietrzu. Kapitan przekazuje przerażonym pasażerom ostatni komunikat. Przygotować się do lądowania awaryjnego. Powiedział, przyjąć pozycję do lądowania awaryjnego. Ton głosu był taki wyrazisty. Przyjęłam pozycję i pomyślałam, że to koniec. Tuż przed zderzeniem z ziemią pomyślałem, że nikt nie przeżywa katastrof lotniczych. Zastanawiałem się, czy mi się uda. Trzydzieści metrów przed autostradą ogon samolotu uderza o ziemię i odbija się od niej. Samolot przebija się przez drzewa rosnące na skraju jezdni. Byłam przerażona. To trwało wieczność. Nie mogłam oddychać. Samolot przecina autostradę i niszczy jedną z latarni pomiędzy jezdniami. Następnie uderza w nasyp na skraju drogi i rozpada się na trzy części. Pamiętam hałas i wstrząsy, a potem zapadła cisza. Samolot zatrzymuje się zaledwie 900 metrów od bezpiecznego pasa startowego. Kapitan Hunt przeleciał nad autostradą. Ledwo. O dziwo, w chwili katastrofy nie przejeżdżał akurat żaden samochód. W samolocie Garrett Jones i jego sąsiadka Teresa przeżyli. Siedzą nad skrzydłem. To najmocniejsza część samolotu. Garrett nie doznał nawet poważnych obrażeń. Nie może uwierzyć w swoje szczęście. Ale niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem na zewnątrz płonący krzak. Pomyślałem, że to niebezpieczne. Siedziałem nad skrzydłem, w którym było pełno paliwa. Musieliśmy szybko opuścić samolot. Zakrawa na cud, że ponad 5000 litrów paliwa lotniczego się nie zapaliło. Ale skrzydła są uszkodzone, paliwo z nich wycieka, a jeden z silników nadal się pali. Jeśli paliwo wybuchnie, Garrett i pozostali przy życiu pasażerowie będą bez szans. Przeżyli rozbicie się samolotu, ale teraz grozi im śmierć w płomieniach. Garrett pociąga dźwignię wyjścia awaryjnego, ale drzwi nie ustępują. Na szczęście pamiętałem instrukcję, którą wcześniej czytałem. Złapałem za rączkę, pociągnąłem drzwi do środka i je odrzuciłem. Przed katastrofą Garrett obiecał Teresie, że jeśli przeżyją, wyciągnie ją z samolotu. Pamiętam, jak będąc już na zewnątrz, wsadziłem głowę do samolotu i krzyknąłem do Teresy, by podała mi rękę. Z ciemności kadłuba wyłoniła się jej blada dłoń. Wyciągnąłem ją na zewnątrz. Garrett wrócił do samolotu, by sprawdzić, czy ktoś jeszcze ocalał. Widok był przerażający. Zgnieciony wrak samolotu, ranni ludzie wzywający pomocy oraz inni nie wydający żadnych dźwięków. Niektórzy starali się wydostać, inni w ogóle się nie ruszali. Wiedziałem dlaczego. Nigdy tego nie zapomnę. W
W odłamanej części dziobowej znajdują się biznesmeni Nick Stevenson i Chris Thompson. Chris stracił przytomność i jest poważnie ranny, ale Nick miał szczęście i szybko doszedł do siebie. Najpierw pomyślałem, że nadal żyje, a potem, że wrak zaraz zacznie się palić i że trzeba uciekać. Nick nie ma siły, by pomóc koledze. Próbuje wstać, ale w lewej nodze czuje przeszywający ból, który musi przezwyciężyć, by wydostać się z samolotu. Górę bierze instynkt przetrwania. Niesamowite. Wiedziałem, że uda mi się wyjść. Musiałem to zrobić. Nic innego nie miało dla mnie znaczenia. Nick dociera do skraju pękniętego kadłuba i woła kierowców, którzy zatrzymali się na autostradzie, chcąc pomóc rozbitkom. Krzyknęli, że mnie widzą, że wszystko będzie dobrze. Potem znieśli mnie z nasypu. W części dziobowej nadal jest uwięziona stewardesa Debbie. Jest w złym stanie, ale najbardziej boi się wybuchu paliwa. Miałam trudności z oddychaniem. Myślałam, że umieram. Walczyłam o życie. Wyczekiwałam wybuchu silników i miałam nadzieję, że dym szybko mnie udusi. 20-letni Kieran Dynan zawisł na krawędzi rozerwanej środkowej części kadłuba. Jest poważnie ranny i na przemian traci i odzyskuje przytomność. Wszystkie siedzenia przede mną znikły. Pozostały same szczątki. Godzina 20:30. 5 minut po zderzeniu z ziemią do samolotu docierają ekipy ratunkowe. Pokrywają całą okolicę pianą gaśniczą. Słyszałam, jak strażacy krzyczeli, że zgasili silniki. Pomyślałam, że jednak mamy szansę. Silniki udaje się zgasić po 2 minutach. Można zacząć akcję ratowniczą. Strażacy przeszukują wrak samolotu. Mają przykre zadanie. Trzeba sprawdzić, którzy pasażerowie są martwi, a w kim tli się jeszcze życie. Ocknąłem się dokładnie w chwili, kiedy strażak zaświecił mi w oczy latarką. Krzyknął, że jeszcze żyje, a potem znowu straciłem przytomność. Kieran zostaje wyciągnięty z samolotu i odwieziony do szpitala. 8 godzin później ratownicy wydobywają z samolotu ostatnią ocalałą osobę. Jest godzina 4:20 rano. Spośród 126 osób, które znajdowały się na pokładzie, podczas uderzenia w ziemię zginęło 39. Kolejnych 8 umiera w szpitalu z powodu rozległych obrażeń. Wśród ocalałych są obaj piloci. Są poważnie ranni, a kapitan Hunt jest sparaliżowany. Ocalałe osoby opisują wydarzenia na pokładzie i wychwalają umiejętności pilotów. Ale dlaczego nowiutki samolot dosłownie spadł na ziemię? Mógł to być atak terrorystyczny. Zaledwie 3 tygodnie wcześniej nad wsią Lockerbie wybuchł amerykański Boeing 747 linii Pan Am. Zginęło wtedy 270 osób. Czy tym razem również była to bomba? Dziś, odtwarzając wydarzenia tamtego tragicznego dnia i prowadząc wnikliwe dochodzenie, możemy odkryć, co się stało w czasie lotu 092. Zaawansowana symulacja komputerowa zabierze nas tam, gdzie nie dotarłaby żadna kamera. W samo serce strefy zniszczenia. Eddie Trimble jest szefem wydziału śledczego zajmującego się wypadkami lotniczymi w Wielkiej Brytanii. Pracował nad wszystkimi większymi katastrofami w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 30 lat. Kiedy rozchodzi się wiadomość o tragedii w Kegworth, Eddie i jego ludzie nadal badają wrak samolotu amerykańskich linii Pan Am w Lockerbie. Obawia się, że terroryści po raz kolejny przypuścili atak na brytyjskiej ziemi. Trimble dociera na miejsce około północy, 4 godziny po wypadku. Mijają godziny, a Eddie nie znajduje żadnego śladu świadczącego o użyciu materiałów wybuchowych. Teoria kolejnego zamachu terrorystycznego szybko zostaje wykluczona. Zespół dochodzeniowy sprawdza, czy nie doszło do usterki mechanicznej.
ocalali, opowiadają o awarii obu silników. Ta niezwykła hipoteza szybko pojawia się w wiadomościach. Eksperci twierdzą, że ryzyko awarii obu silników w nowym samolocie jest bliskie zeru, ale wydaje się, że to właśnie zdarzyło się zeszłej nocy. Eddie wie, że jeśli oba silniki zawiodły niemal jednocześnie, konsekwencje będą bardzo poważne. W Anglii lata 18737 serii 400. Czy przy tak dużym ryzyku mogą nadal służyć? Trzeba szybko znaleźć przyczynę. Prowadzący dochodzenie Eddie Trimble i jego ekipa badają miejsce, gdzie rozbił się samolot linii British Midland. Muszą znaleźć przyczynę awarii obu silników maszyny. Naoczni świadkowie opisują ostatnie chwile przed katastrofą. Zauważyli płomienie wydobywające się z lewego silnika. Trimble zaczyna badać lewy silnik. Nie jest to łatwe. Kraksa poważnie go uszkodziła. Jednak śledczy szybko trafia na coś, co nie jest wynikiem zderzenia z ziemią. Łopatki turbiny w większości są połamane lub zniszczone. Trimble dochodzi do wniosku, że kiedy łopatki turbiny się połamały, do silnika wpadły ich części i to one spowodowały awarię. Silnik należy poddać dalszym testom. Trzeba ustalić, dlaczego łopatki zostały połamane. Trimble bada prawy silnik, który zgodnie z nagraniami rozmów pilotów jako pierwszy przestał działać. Badaniu zostają poddane wewnętrzne, mechaniczne części silnika. Po wielu godzinach badań Trimble dochodzi do wstrząsających, ale nieuniknionych wniosków. Wyglądało to tak, jakby piloci wyłączyli sprawny silnik. Okazuje się, że kiedy doszło do awarii lewego silnika, załoga niespodziewanie wyłączyła sprawny, prawy zespół napędowy. Ekipa Diego skupia się teraz na czymś innym. 47 osób nie zginęło z powodu bomby, ani z powodu awarii dwóch silników. Pilot popełnił katastrofalny błąd. To odkrycie wstrząsa całym lotniczym światem. Co spowodowało, że taki doświadczony pilot mógł wyłączyć silnik w zupełnie nowym samolocie? Trimble wie, że rozbita maszyna to Boeing 737-400, który ukazał się na rynku rok wcześniej. Pierwszy oficer wylatał na tych samolotach zaledwie 53 godziny, kapitan Hunt jeszcze mniej, tylko 23. Czy błąd mógł być spowodowany nieznajomością nowych przyrządów? Aby się tego dowiedzieć, Trimble musi sprawdzić wszystkie fakty. Przesłuchując nagrania z kabiny pilotów, analizuje każdą decyzję, jaką podjęli piloci w czasie lotu. Jesteśmy w pełni ustabilizowani. O godzinie 20:05, 20 minut przed katastrofą, w lewym silniku łamią się łopatki turbiny. Odłamane fragmenty dostają się do środka. Zniszczenie turbiny sprawia, że idealnie skalibrowany silnik traci wyważenie i zaczyna się trząść, co wprawia w wibrację całą maszynę. Uszkodzenie turbiny niszczy lewy silnik. To tylko kwestia czasu, kiedy ten zespół napędowy przestanie działać. Załoga czuje wibracje i dym, który wydostaje się z uszkodzonego silnika przez system klimatyzacyjny samolotu. Piloci błędnie zakładają, że jeden z silników się pali. Kapitan pyta, który z silników jest uszkodzony. Nagranie z kabiny pilotów ujawnia pierwsze ogniwo tragicznego łańcucha zdarzeń. Pierwszy oficer McClelland odpowiada, że to lewy silnik, ale potem zmienia zdanie. Nie, to prawy.
Eddie musi się dowiedzieć, dlaczego pierwszy oficer się zawahał i udzielił błędnej odpowiedzi. Wie, że piloci nie widzą samych silników. Diagnozując usterki, muszą polegać na wskazaniach przyrządów. Przyrządy w kabinie nowego Boeinga serii 400 to wyświetlacze LED, składające się ze wskazówki i okrągłej podziałki. Zastąpiły tradycyjne instrumenty mechaniczne. Czy piloci mieli kłopoty z interpretacją wskazań przyrządów, z którymi nie byli obeznani? Nowy wyświetlacz ma wskaźnik czujnika, sygnalizującego zbyt duże wibracje każdego z silników. Piloci od razu powinni się dowiedzieć, który z nich sprawia problemy. Te czujniki zawsze instalowano w maszynach typu 737, ale w serii 400 mają one nowy wygląd. Elektroniczna igła wskaźnika w nowym samolocie obraca się po zewnętrznej stronie centralnej tarczy. W starszych modelach poruszała się po stronie wewnętrznej, a wskaźnik ma rozmiar niewielkiej monety. Trimble dowiaduje się, że piloci odbyli jednodniowy kurs, podczas którego poznali nową maszynę serii 400. Oraz, że nie przeszli szkolenia na symulatorze, które umożliwiłoby im oswojenie się z nowymi przyrządami systemu AES. Żaden z pilotów nie przeszedł szkolenia na symulatorze, które nauczyłoby ich, jak należy interpretować wskazania przyrządów w czasie normalnego lotu i w razie awarii. Załoga, nieoswojona z nowym samolotem, mogła w błędny sposób rozpoznać zagrożenie, ale nadal pozostaje tajemnicą, dlaczego piloci sądzili, że zawiódł prawy silnik. Nagrania rozmów ujawniają kolejną wskazówkę. Czujesz to? Tak, coś czuję. Kiedy piloci czują dym z uszkodzonego silnika, wiedzą, że mógł się on dostać do samolotu jedynie przez system klimatyzacji. Czujesz to? Palimy się. Kapitan wie z doświadczenia, że w samolotach 737 klimatyzacja jest zasilana przez prawy silnik. Dlatego zakłada, że to prawy zespół napędowy jest źródłem dymu. Ale w nowych Boeingach klimatyzację zasilają oba silniki. Godzina 20:07. Zmyleni przez dym piloci po raz drugi błędnie ustalają, który z silników jest uszkodzony. Pierwszy oficer redukuje ciąg i wyłącza sprawny prawy silnik. Sytuacja wydaje się opanowana. Wstrząsy i wibracje ustają. Panie i panowie, mówi kapitan. Jak państwo zauważyli, w kabinie czuć dym. Kapitan czuje taką ulgę, że nawet powiadamia pasażerów o swoich poczynaniach. Musieliśmy wyłączyć prawy silnik. Ale wzmianka o prawym silniku niepokoi wielu pasażerów. Student Kyren Dynan pamięta, że widział iskry i płomienie wydobywające się z lewego silnika. Zastanawiałem się, dlaczego wyłączyli sprawny silnik. Było oczywiste, że to lewy silnik się pali. Ale kapitan i pierwszy oficer nie widzą silników z kabiny pilotów. Musiałby im o tym powiedzieć któryś z pasażerów. Prowadzący dochodzenie zastanawia się, dlaczego żaden z pasażerów nie zareagował. Sądziłem, że to zawodowiec i wie, co robi. Wiara w umiejętności kapitana sprawiła, że nikt się nie odezwał. Ale inspektorzy dochodzeniowi nadal nie wiedzą, dlaczego po wyłączeniu sprawnego silnika samolot przestał wibrować. By rozwikłać tę zagadkę, Eddie i zespół badają budowę silników samolotu 737. Silniki w nowych samolotach mają automatyczny system sterowania ciągiem, przypominający tempomat. Prędkość obrotów turbiny jest regulowana przez automatyczne doprowadzanie do silnika odpowiedniej ilości paliwa.
Aby wyłączyć silnik, pierwszy oficer musi wyłączyć automat sterowania ciągiem. Od tej chwili pilot może regulować ciąg silników ręcznie. Trimble podejrzewa, że to właśnie jest klucz do rozwikłania tajemnicy. Analizuje zapis czarnej skrzynki samolotu, by dowiedzieć się, co się działo wewnątrz sterowanych komputerowo silników w krytycznym momencie. Odkrycia dotyczące zachowań samolotu z włączoną automatyczną kontrolą ciągu ujawniają, dlaczego maszyna zachowywała się całkiem normalnie, lecąc na uszkodzonym silniku. To przełom w dochodzeniu. Można wreszcie ujawnić, co się stało na pokładzie lotu 092 na kilka sekund przed tragedią. Godzina 20.05. Kiedy łamią się łopatki turbiny, ich fragmenty poważnie uszkadzają lewy silnik. Turbina zwalnia, a automat reaguje, pompując większą ilość paliwa do uszkodzonego silnika i stara się przywrócić poprzednią prędkość turbiny. Wprawia to silnik w drgania i pojawiają się iskry, które z kolei zapalają napływające w nadmiarze paliwo. Powstają płomienie, które widzieli pasażerowie. Godzina 20.07. To lewy, nie, to prawy silnik. Dym dezorientuje załogę. Kapitan nakazuje wyłączyć sprawny, prawy silnik. Pierwszy oficer wyłącza automatyczny system kontroli prędkości i natychmiast redukuje ciąg w prawym silniku. Po minucie ustają wibracje i z kabiny znika dym. Eddie Trimble już wie, dlaczego tak się stało. Dane z czarnej skrzynki ujawniają, że w chwili, gdy pilot wyłącza automatyczny system kontroli prędkości, ciąg obu silników jest kontrolowany ręcznie. Czujniki zamontowane w silniku zarejestrowały, że turbina obraca się wolniej i nakazały zwiększenie podaży paliwa. Teraz dopływ paliwa jest na normalnym poziomie, dlatego ustają wibracje i znikają płomienie. Wydaje się, że lewy silnik pracuje normalnie, ale jest poważnie uszkodzony. Piloci są przekonani, że wyłączyli właściwy silnik, czyli ten zepsuty. Nie wiedzą, że kłopoty ustały dzięki wyłączeniu automatu, a nie dzięki zgaszeniu silnika. Ten efekt działania automatu spowodował, że piloci sądzili, iż zidentyfikowali i wyłączyli właśnie uszkodzony silnik. Odkrycie, że w sytuacji, gdy dojdzie do awarii silnika, system automatycznego sterowania ciągiem może wprowadzić pilotów w błąd, jest dla śledczych bardzo ważne. Niebawem odkryją również, jaki kolejny tragiczny zbieg okoliczności nie pozwolił na uratowanie samolotu. Dochodzimy do lokalizera z prawej strony. Jeden element układanki nadal nie pasuje. Dlaczego przez 20 minut, które upłynęło od pierwszej awarii do rozbicia samolotu, załoga nie zauważyła, że został wyłączony sprawny silnik? Analizując nagrania z kabiny pilotów, Trimble trafia na ważny trop. 12 minut i 15 sekund przed katastrofą wydaje się, że samolot działa normalnie, ale kapitan Hunt z doświadczenia wie, że po sytuacji kryzysowej podczas lotu należy jeszcze raz przeanalizować podjęte decyzje i upewnić się, czy nie popełniono błędu. Czuliśmy wibracje, ale w tej samej chwili przerywa mu kontrola lotu. 092, masz wiatr zachodni, prędkość 5 węzłów. W ciągu 12 minut kontrola umożliwia kapitanowi zniżenie się do 1200 metrów i lądowanie. Piloci nie wracają już do analizy zdarzeń. Gdyby to zrobili, być może zauważyliby błąd. Jednak w ten sposób pogrzebali swoją ostatnią szansę na zapobiegnięcie katastrofie. Zostały 4 minuty i 40 sekund. Możemy włączyć tryb podejścia. Klapy 1, prędkość 190. Piloci zwiększają ciąg w lewym silniku, by sterować opadaniem samolotu. Nie wiedzą, że przez to silnik przestanie działać.
Turbina obraca się szybciej, przez co więcej odłamków łopatek dostaje się do środka. Zwiększam ciąg. Tracę moc. Powiedz im, że mamy kłopoty z drugim silnikiem. Silnik zaczyna się rozpadać, a pas startowy jest oddalony o 21 km. Minutę przed katastrofą silnik przestaje pracować i zaczyna się palić. Pali się silnik numer jeden. Spróbuj włączyć dwójkę. Kapitan Hunt nie ma już czasu. Stracił oba silniki. Desperacko próbuje uruchomić prawy zespół napędowy, wykorzystując prędkość samolotu w celu rozpędzenia turbiny silnika. Nie działa. Próbuj. Nic z tego, Kevin. Jest już za późno. Lecą zbyt wolno. Hunt unosi dziób maszyny, by wydłużyć lot. Udaje mu się utrzymać samolot w górze i przelecieć nad wsią Kegworth, ale wie, że to już koniec. 10 sekund przed zderzeniem z ziemią kapitan ogłasza ostatni komunikat. Nie działa. Przygotować się do awaryjnego lądowania. O godzinie 20:24:43 lot 092 linii British Midland uderza w nasyp odgradzający autostradę z prędkością 185 km na godzinę. Midland 092, tu East Midland Radar. Czy mnie słyszysz? Samolot rozbija się zaledwie 900 metrów przed pasem startowym lotniska. Ostatni rozdział całej historii zostaje napisany 5 miesięcy później. Zaskakujące odkrycie sprawia, że ponad 30 nowych Boeingów 737 serii 400 na całym świecie zostaje uziemionych. Czerwiec 89 roku. 5 miesięcy po katastrofie w Kegworth dwa kolejne 737 serii 400 doznają podobnej awarii. W czasie lotu łamią się łopatki turbin silnika. W obu przypadkach piloci właściwie odczytują wskazania przyrządów i lądują bezpiecznie. Władze lotnictwa cywilnego Anglii uziemiły dziś wieczorem wszystkie brytyjskie Boeingi 737 serii 400. Władze lotnictwa cywilnego na całym świecie zakazują lotów samolotem wyposażonym w tego typu silniki i nakazują przeprowadzenie pilnych inspekcji. Zakłady CFM produkujące silniki odkrywają błąd konstrukcyjny łopatek turbiny. Jeśli powyżej 7600 metrów silnik pracuje z pełną mocą, rozrzedzone powietrze sprawia, że łopatki wpadają w wibracje, których wcześniejsze testy nie wykazały. To powoduje, że łopatki się łamią. Okazuje się, że silnika nigdy nie testowano w czasie lotu. Seria 400 i dołączone do niej silniki to jedynie ulepszona wersja serii 300. Silnik testowano tylko w warunkach laboratoryjnych. Testy w powietrzu nie były wymagane. Gdyby je przeprowadzono, być może zauważono by groźne wibracje łopatek turbiny. Producent silników musi dokonać zmiany projektu i zmienić silniki w ponad 90 samolotach. Obecnie przepisy wymagają, by producent dokonywał testów w powietrzu wszystkich nowych silników. Nieco ponad 18 miesięcy po katastrofie w Kegworth grupa dochodzeniowa badająca przypadek przedstawia swój raport. Stwierdzą, że choć piloci popełnili błąd wyłączając niewłaściwy silnik, to jednak istnieją okoliczności łagodzące. Piloci nie przeszli szkolenia na symulatorze lotu Boeing 737 serii 400. I choć z takim zagrożeniem stanęli oko w oko po raz pierwszy, to musieli się z nim zmierzyć podczas prawdziwego lotu, nie w symulatorze. Wskaźniki poziomu wibracji silnika były za słabo widoczne, a dodatkowo gdyby ktoś z personelu pokładowego poinformował kapitana o płomieniach wydobywających się z lewego silnika, niewidocznych z kokpitu, można by było zapobiec katastrofie. Jednak dla ocalonych pasażerów członkowie załogi pozostali bohaterami. To smutne, że tak niewiele zabrakło. Ci dwaj piloci bardzo dużo ryzykowali i zrobili wszystko, by nas uratować. Szkoda. Nauczka, jaką dała nam ta katastrofa, miała duży wpływ na bezpieczeństwo w lotnictwie. Boeing zmienił układ wskaźników w kokpicie tak, by odczyty były łatwiejsze do zinterpretowania.
Szkolenie na symulatorze jest obecnie obowiązkowe, jeśli nowy model samolotu różni się znacznie od wersji wcześniejszych. Dodatkowo w czasie szkolenia na całym świecie kładzie się nacisk na komunikację pomiędzy pilotami i personelem pokładowym, szczególnie w czasie sytuacji kryzysowych. Ze 126 pasażerów i członków załogi 47 osób straciło życie. Ci, którzy ocaleli, nigdy nie zapomną tej tragicznej nocy, ale potrafili wrócić do normalnego życia. Chris Thompson i Nick Stevenson doszli do zdrowia i nadal wspólnie prowadzą interesy w Irlandii Północnej. Kieran Dinan jest obecnie żonaty i ma córkę. Nadal martwię się różnymi rzeczami, ale są to już inne rzeczy niż te, jakimi przejmowałem się kiedyś. Sądzę, że wyczerpałem swój limit PH. Debbie Griffith porzuciła karierę w lotnictwie i przeszła kurs pielęgniarski. Każdy, kto przeżyje katastrofę lotniczą, musi się zmienić. Zaczęłam żyć chwilą. Bardzo się cieszę, że miałam szczęście i nigdy nie zastanawiałam się, dlaczego właśnie ja przeżyłam. Obrażenia Garetha Jonesa odniesione tamtej nocy nie były poważne, ale blizny emocjonalne pozostały do dzisiaj. Po wszystkim czułem się nieswojo. Zastanawiałem się, dlaczego to właśnie ja przeżyłem, czym sobie na to zasłużyłem. Do dziś nie wiem, dlaczego właśnie ja miałem szczęście. Po prostu dostałem szczęśliwe miejsce na pokładzie. Boeing 737 to nadal najbardziej popularny model samolotu. Obecnie na całym świecie co 5 sekund startuje jedna z tych maszyn. Statystyki wykazują, że jest to jeden z najbezpieczniejszych samolotów. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Konsultacja Klaudiusz Dybowski. Czytał Robert Samot.